w RMF FM i na RMF24.pl. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Czy społeczne komitety budowy pomników smoleńskich mogą liczyć na pomocną dłoń rządu? To znaczy, ja myślę, że kwestia pomnika smoleńskiego i pomników, które mają powstawać, oczywiście jest sprawą bardzo ważną, ponieważ należy upamiętnić prezydenta, należy upamiętnić wszystkie osoby, które zginęły w tej wielkiej tragedii, jaką była katastrofa smoleńska. Czy i na pewno rząd te osoby powinny być społeczne komitety finansowo, organizacyjnie, upamiętnione, prawnie. I powinniśmy uczcić i upamiętnić dzień ich śmierci. Myślę, że jeśli chodzi o rząd, rząd na pewno nie będzie temu przeszkadzał, będzie wspierał tę inicjatywę w takim zakresie, jakim pozwalają mu na to przepisy prawa. A czy na przykład przeprowadzi takie zmiany prawne, które pozwolą jakoś złamać czy zlekceważyć opór miejskiego konserwatora zabytków i przerzucić tę decyzję na kogoś innego? Myślę, że to nie jest, panie redaktorze, kwestia lekceważenia i przełamania jakiegokolwiek oporu jakiejkolwiek instytucji. Nam przede wszystkim zależy... Konserwator nie chce pomnika na krakowskim przedmieściu, a społeczny komitet chce. Będziemy, jest konserwator wojewódzki. Konserwator wojewódzki również może podejmować pewne działania zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym to jest kwestia wypracowania takich rozwiązań, doprowadzenia do kompromisu i na tym nam zależy. My nie chcemy kolejnej awantury wokół pomników. Uważamy, że te pomniki powinny rzeczywiście powstawać. W wyniku katastrofy smoleńskiej zginął prezydent Lech Kaczyński, wiele cenionych osób, wiele cenionych polityków i należy o nich pamiętać. I dotychczas był wielki opór, by wręcz wymazać z polskiej historii tę tragedię, by zapomnieć o tych osobach. Natomiast my uważamy, że jednak ta tragedia zapisała się głęboko wielkimi literami w polskiej historii i należy o tym pamiętać i przypominać kolejnym pokoleniom o tym, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku. A czy pańskim zdaniem Lech Kaczyński najmocniej zasłużył sobie na pomnik? Bo rozumiem, że upamiętnienie samego Lecha Kaczyńskiego, temu upamiętnieniu też pan przyklaskuje. Był przede wszystkim wielkim mężem stanu, był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, był politykiem niezwykle aktywnym. Mieliśmy w polskiej historii już kilku, mówię o tej historii najnowszej, wobec czego czy każdy z nich zasłużył sobie na pomnik? Tak, ale nikt nie zginął w takich okolicznościach i myślę, że na pewno należy docenić to, co zrobił dla Polski, to, że był polskim prezydentem, był ministrem sprawiedliwości, był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, był osobą niezwykle zasłużoną. I za to wszystko należy mu się pomnik. Myślę, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samego prezydenta, ale o wszystkie osoby, które zginęły w tej katastrofie smoleńskiej. No, pomnik ofiar katastrofy jest właściwie pozadyskusyjny, bo to nawet miasto chce go zbudować. Pytanie, czy budować pomnik samego Lecha Kaczyńskiego, bo tutaj występują kontrowersje, no także polityczne, ale o czym pan doskonale wie. Ale nie rozumiem, z czego wynikają te kontrowersje, jeżeli bardzo często stawialiśmy pomniki osobom, które niekoniecznie dobrze przysłużyły się naszej historii, a dla prezydenta nie możemy postawić. No, wielokrotnie jeszcze do dziś funkcjonują pomniki Armii Radzieckiej w przestrzeni publicznej. Porównuje pan pomników Armii Radzieckiej do pomnika Lecha Kaczyńskiego. Nie, absolutnie nie porównuję. Natomiast pomniki Armii Radzieckiej raczej rozbieramy, chyba że są to pomniki cmentarne. Ale widzi pan, jest grupa społeczna, która uważa, że tych pomników nie powinniśmy w żaden sposób ruszać. I my uważamy, że jednak tą przestrzeń publiczną należy w Polsce troszkę przebudować. I powinniśmy dążyć do tego, aby przede wszystkim upamiętniać mężów stanu, ludzi, którzy rzeczywiście przysłużyli się dobrze dla Polski i pracowali dla naszej ojczyzny, a pomniki osób, które negatywnie mimo wszystko wpisały się w ostatnie dziesięciolecia naszego kraju, powinny być eliminowane z przestrzeni publicznej. Dobrze pana zrozumiałem, ponieważ są kontrowersyjne pomniki Armii Czerwonej, może być też kontrowersyjny pomnik Lecha Kaczyńskiego. Nie jest, ale dla mnie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego absolutnie nie jest pomnikiem kontrowersyjnym. To jest pewna naturalna rzecz, że ten pomnik powinien powstać. Czy na uchwałę sędziów Sądu Najwyższego rząd wyda jakąś kontruchwałę, zalecenie, wezwie sędziów, by nie uznawali werdyktów Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał Konstytucyjny, znowu widzę, panie redaktorze, u pana w programie. Ja myślę, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny... Może pan słyszeć go raczej niż widzieć. Oczywiście słyszę jak najbardziej i widzę, bo pan ma tutaj przygotowane materiały z tego tematu. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, od pewnego czasu buksujemy w miejscu i niepotrzebnie ten temat jest podgrzewany przez Platformę Obywatelską, przez Nowoczesną. Powinniśmy dążyć do tego, aby uspokoić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Panie rzeczniku, ja nie chcę podgrzewać, myślę, że zarówno, ciekaw jestem, czy rząd ma jakiś pomysł na to, jak... Sędziom Sądu Najwyższego, przepraszam, jak i również rządowi polskiemu, zależy na tym, aby uspokoić tę sytuację i doprowadzić do kompromisu, do racjonalnego wyjścia z tej sytuacji. W polskim parlamencie w tym momencie pracuje zespół ekspertów, który ma przygotować mapę drogową wyjścia z tego impasu wokół Trybunału Konstytucyjnego. On ma skończyć swoje prace gdzieś w okolicach wakacji, zanim ta mapa drogowa wyjdzie w życie, to miną miesiące. Dlatego a ja pytam, jak mają sobie z tym wszystkim radzić obywatele, którzy za chwilę będą... Spotykajmy się w zespole. Czy mogę zadać pytanie? Ależ proszę bardzo, do pana pytam, jak mają sobie radzić z tym
wszystkim obywatele, którzy za chwilę będą dostawali wyroki oparte na nieuznawanych przez rząd orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Ale co pan podpowie tym nieszczęśnikom? Ale widzi pan, pan zaczyna mówić przekazem Platformy Obywatelskiej i polityków opozycji. Nie, z uwagi no bo na będą to, takie wyroki. Ale dlaczego pan uważa, że to są wyroki? Że to, co zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny jest wyrokiem? Polskie prawo mówię o wyrokach sądów. Sądów, które będą patrzyły na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i będą działały albo wedle nich, albo wedle... Ale Trybunał Konstytucyjny dotychczas nie wydał żadnego orzeczenia. I to jest problem. W polskim prawie obowiązuje ustawa, która bardzo wyraźnie mówi... Zauważył pan, że Sąd Najwyższy powiedział co innego. Czy sędziowie Sądu Najwyższego, zgromadzenie ogólne. Sam jestem prawnikiem zresztą. Ja wierzę w rozsądek sędziów Sądu Najwyższego i wierzę w to, że sędziowie również będą orędownikami wypracowania dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. To kiedy pan prawnik widzi zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, 90 niemal najpoważniejszych sędziów w Polsce, to nie pomyśli pan sobie, może jednak mają rację? Sędziowie Sądu Najwyższego na pewno chcą, aby wszystkie organy państwa polskiego przestrzegały obowiązującej konstytucji i obowiązujących ustaw, a konstytucja w artykule 190 ust. 2 bardzo wyraźnie mówi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wiążą tylko wtedy, kiedy są opublikowane. Pani premier Beata Szydło... Opublikowane. Publikacja może nastąpić tylko i wyłącznie w dzienniku urzędowym. W związku z tym i za to odpowiada... Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. Opublikowaniu. Ale nie, opublikowaniu, nie pan się nie kłóci z treścią Konstytucji. Mogę panu dać artykuł 190, panie redaktorze, proszę bardzo. Znaczy, generalnie wszystko się sprowadza do tego i zresztą jak pan wczyta się w komentarze uznawanych profesorów prawa, o których pan również wspominał, tych samych, którzy zasiadają w Sądzie Najwyższym, opublikowanie polega na tym, że należy umieścić orzeczenie w dzienniku urzędowym. I pani premier może opublikować takie orzeczenie tylko wtedy, kiedy ono spełnia kryteria ustawowe. Ustawa mówi wyraźnie, że... Czyli rozumiem, nie usłyszę odpowiedzi na pytanie, jak mają sobie z tym wszystkim radzić obywatele. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie opublikowane tylko wtedy, kiedy będzie spełniało kryteria ustawowe. W przeciwnym razie pani premier złamałaby ustawę. No rozumiem, ale widzi pan uchwałę Sądu Najwyższego, Zgromadzenia Ogólnego, który mówi, przestrzegajcie decyzji, orzeczeń, werdyktów Trybunału Konstytucyjnego. Drodzy sędziowie, widzi to pan, tak? Tak, widzę. Widzi pan. I teraz pytanie, jak obywatele mają sobie radzić w sytuacji, kiedy sądy będą orzekały, a rząd nie będzie tych orzeczeń uznawał? Wie pan, ale ja z tym poglądem sędziów Sądu Najwyższego, że należy przestrzegać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, się zgadzam w pełni. Polski rząd również. Polski rząd będzie stosował orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i na tym nam zależy. Natomiast to, co zostało ostatnio zaprezentowane przez prezesa Rzeplińskiego, to nie jest orzeczeniem. To jest stanowisko i to jest opinia, ponieważ nie spełnia to kryteriów ustawowych. I to staram się od kilku minut panu wyjaśnić. I jak relacje na linii premier-prezes? Ja uważam, że bardzo dobre. Jak rzecznik czyta o swoim szefie, że jego rząd to eksperyment i że jest takie sugestie, że ręka premiera jest nie dość twarda, to nie czuje, że jest źle? Ale panie redaktorze, ja widzę, że pan bardzo wybiórczo przeczytał wywiad pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja przeczytałbym to zdanie, o którym pan teraz mówił, czytałbym je w nieco szerszym kontekście. Przede wszystkim pan prezes również w tej swojej dłuższej wypowiedzi powiedział, że na pewno nie należy popadać w samozachwyt. Powinniśmy motywować się do tego, aby skutecznie i efektywnie realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Czytał wybiórczo. Nie, czytałem w całości, ale dlatego panu przytaczam inną wypowiedź właśnie z tego samego wywiadu. Czy ponieważ ten wywiad pan prezes... uspokoił? Znaczy nie, ja myślę, że jeśli chodzi o słowa o eksperymencie, w ogóle to słowo o eksperymencie potraktowałbym w nieco szerszym kontekście. Eksperymentem tak naprawdę był każdy rząd od początku lat 90. jest i będzie tak naprawdę, bo wszystko zależy od tego, na ile skutecznie i efektywnie realizuje swój program i na tym właśnie polega ten eksperyment. Natomiast tak i odnosząc chociażby to na, przekładając słowo eksperyment na 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ja uważam, że to był eksperyment niestety szkodliwy i nieudany dla Polski. Chce pan powiedzieć, że rząd Jarosława Kaczyńskiego też był eksperymentem? W kontekście, tak jak panu mówię, pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział, żeby nie upadać w samozadowolenie i skutecznie realizować złożone obietnice, założenia programowe i my to staramy się robić. Staramy się wywiązywać ze słowa, które daliśmy Polakom. Rząd pani premier Beaty Szydło nieustannie pracuje, wdraża liczne reformy gospodarcze i społeczne, dlatego nie do końca rozumiem, dlaczego cały czas skupiamy się tylko i wyłącznie na Trybunale Konstytucyjnym, a cały czas realizujemy program gospodarczy i społeczny. Ostatnio minął miesiąc pierwsze funkcjonowania, na przykład Rodzina 500+. Tak jest, wielka 2 reforma. Miliony ludzi. Fantastyczna tak rzecz. Jest, fantastyczne. Bardzo się z tego cieszymy. Wszyscy się cieszymy. Jak będzie wyglądała podatkowo-składkowa rewolucja, którą szykuje rząd? Czy już coś wiadomo o niej? To znaczy pan mówi o...
No, mówię o jakimś planie wielkiej zmiany dotyczącej PIT-u, składu SODEK, NFZ i ZUS. Wobec czego pytam, czy już wiadomo, jak to będzie wyglądało? Trwają prace. Na pewno w najbliższym czasie będziemy chcieli przełożyć założenia tej wielkiej reformy. Mamy nadzieję, że pani premier uda się pozytywnie Polaków zaskoczyć. Ale to ma być tak, że w PIT zostaną włączone wszystkie składki? ZUS-owskie, NFZ-owskie? Zobaczymy. Zobaczymy. Cały czas konsultujemy, rozmawiamy z ekspertami, staramy się analizować wszystkie za i przeciw, tak aby ta reforma wywarła pozytywne skutki dla polskiego społeczeństwa i na tym nam zależy. Jak ja chcę porozmawiać z panem o reformach rządu, to pan mówi, że zobaczymy. Rafał Bochenek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do widzenia.